Krzysztof Gierszyński, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. Od ostatniego meczu o punkty minęło sporo czasu. 18 grudnia graliście z Halbankiem Ankara w Lidze Mistrzów. Od tamtego czasu mieliście sporo wolnego, niestandardowo. Było też sporo ciężkiej pracy na siłowni. Czego możemy się spodziewać po Was w nowym roku? Na pewno walki, bo to możemy obiecać w każdym spotkaniu. Ta przerwa minęła szybko. Przed tą przerwą byliśmy w dosyć dobrym rytmie. Mam nadzieję, że ten rytm odzyskaliśmy i będziemy grali jeszcze lepiej, bo ta liga zahamowała na 3 tygodnie, ale w tej chwili już od środy maksymalnie przyspiesza. Będziemy grali do lutego co 3 dni, sporo wyjazdów, także musimy wrócić szybciutko do tego, co prezentowaliśmy w listopadzie i w grudniu. Mam nadzieję, że ta przerwa nie pokrzyżuje nam naszych planów. Wszystkie drużyny mają taką samą pozycję startową, wszystkie drużyny pauzowały, także zobaczymy, kto lepiej wykorzystał tą przerwę już w środę. Właśnie wspomniałeś o tym, że wkrótce czeka Was istny maraton siatkarski, 7 spotkań w 22 dni, to jest jednak spora dawka. Jak sądzisz, co będzie kluczowe w tym okresie, żeby jednak bilans zysków przeważył straty ewentualne? Kluczowe będzie to, o czym właśnie też mówiliśmy tutaj wspólnie przed chwilą, czyli ta przerwa 3-tygodniowa w lidze była okazją do naładowania akumulatorów i było to po to, żeby teraz przez ten najbliższy okres wytrzymać fizycznie, bo to chodzi o wytrzymanie fizycznie tych spotkań. Drugim elementem na pewno będzie ławka rezerwowych i tu ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że cieszę się, że Niko wraca, dobrze się czuje, także może mieć to bardzo duży wpływ przy takiej ilości rozgrywanych meczów. Na początek, już w najbliższą środę, mistrz Polski Astek Orysowia Rzeszów. Wielu twierdziło, że pomimo tego, że ta drużyna nie prezentowała jakiejś niby super siatkówki, ale była bardzo skuteczna, bo udowodniła to wygrywając pierwszą część sezonu zasadniczego, przez siatkarski klasyk można spodziewać się kolejnych wielkich emocji. Emocje na pewno będą, bo nietuzinkowy mecz, jedziemy do hali rywala, 5000 publiczności, która sympatyzuje również z naszym klubem. Na pewno emocje gwarantowane. Rysowia ma bardzo szeroki skład, czasami może im to bogactwo zawodników przeszkadzać. Myślę, że dzięki temu nie grają rewelacyjnie, ale grają skutecznie. Natomiast my, jeśli podtrzymamy naszą dobrą pasę, naszą dobrą siatkówkę, będziemy walczyli. Nie stoimy na straconej pozycji i jedziemy tam po pełną pulę i zobaczymy w czwartek wieczorem, także zachęcam wszystkich kibiców do trzymania kciuków, do kibicowania na tych ważnych momentach, bo to w tej chwili decyduje się już losy całego sezonu. Lorenzo Bernardi, trener Jastrzębskiego Węgla. Lorenzo, can you describe for our viewers how did the team spend such a long break of the season? But for sure the team had to need to have some break because we played for a very long time, two games a week, and with 7-8 players, and so for sure this player, they had to need some rest. For sure now we're starting immediately with two very important games against two very strong team. But I think that we will be ready for play to our important level. Also, if we cannot have ability Mikalasko because his injuries it's a little bigger and but we worked very well, we worked very hard also in the power gym in this break, and so for sure we will have a lot of energy for the rest of the season. Mm-hmm. What is the general health situation in the team? No, we have only the problem with Mikalasko, with the other player everything is okay. Lorenzo, what will be the key in this January volleyball marathon to be in the best shape in this hard moment? But the key for sure is try to play one good volleyball because we know that we had to play against the stronger team in the Plusliga. We have one
very important playoff in the Champions League against Tours. That I hear that a lot of people say that will be easy, but I'm not agree because I know that when we have to play against the French team, it's every time it's very very hard to play. And but it's important that every player will be in the good shape, in the good health. And for sure we will wait the our captain, because for sure for us he is, he was, he is, and he will be one very, very important player. Thank you very much.